Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Dziś spotkanie prezydenta z premierem. Rozmowy mają dotyczyć weta, jakie Andrzej Duda zgłosił do ustawy o działach administracji rządowej. Sprzeciw prezydenta był związany między innymi z próbą przesunięcia lasów pod nadzór resortu rolnictwa. Ustawa o działach administracji rządowej miała przypieczętować rekonstrukcję rządu. Miała, bo na nowe rozwiązania nie zgodził się prezydent Andrzej Duda. Prezydent zgłosił zastrzeżenia formalno-prawne. Uzasadniał, że obóz władzy pozbawił go konstytucyjnego terminu na rozpatrzenie ustawy. Drugą sprawą były wątpliwości co do treści ustawy. Druga kwestia była związana z podnoszonymi przez prezydenta już wcześniej wątpliwościami na temat potencjalnego wydzielenia z działu środowisko kwestii lasu i łowiectwa i przeniesienia tego działu, nowego działu administracji rządowej do rolnictwa. Prezydent pisał w tej sprawie list do premiera, podnosił argumenty, jakie przedstawili mu leśnicy, pełni obaw ze względu na możliwy chaos decyzyjny. O wecie Mateusz Morawiecki był poinformowany wcześniej. Prezydent podjął decyzję o tym, że ustawa nie znajduje jego akceptacji i odesłał ją celem ponownego rozpatrzenia do Sejmu. Obóz władzy nie miał szans znaleźć większości na przełamanie weta prezydenta. Stąd dzisiejsze rozmowy Andrzeja Dudy z premierem. Na stole pojawi się nowy projekt ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje pan prezydent. Poparcie dla weta prezydenta Andrzeja Dudy wyraziło Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Na antenie Radia Maryja profesor Roman Niżnikowski tłumaczył, że lasy państwowe najlepiej rozwijały się wtedy, kiedy były przypisane do działu środowisko. Leśnicy chcą, by tak pozostało. I tutaj trzeba raczej pielęgnować ten układ funkcjonowania administracyjno-gospodarczego, a nie próbować wprowadzać jakieś zmiany. Do spotkania prezydenta z premierem dojdzie dziś o godzinie 11. Przedsiębiorcy grożą, że zaczną otwierać swoje biznesy mimo restrykcji. Rząd na razie przedłużył obostrzenia do końca stycznia, ale wciąż nie mówi co dalej. Jeśli rozpocznie się odmrażanie gospodarki, to w pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych. Do normalności mielibyśmy wrócić po pierwszym kwartale. Przedsiębiorcy tracą cierpliwość, chcą otwierać swoje biznesy wbrew restrykcjom. Przykład tego można znaleźć w Toruniu. Ma dojść do skoordynowanej akcji wspieranej przez jednego z polityków. Niektóre restauracje już informują swoich klientów, że ruszają i to jeszcze w tym lub przyszłym tygodniu. Od początku pandemii nie otrzymaliśmy od naszego państwa żadnego wsparcia, co postawiło nas w bardzo złej sytuacji finansowej. Dłużej nie jesteśmy w stanie czekać. Dla naszej restauracji to być albo nie być. To jeden ze wpisów, jakie pojawiły się w sieci. Zapowiedź otwarcia stoków i restauracji to jeden z postulatów góralskiego weta, akcji, która także ma gromadzić firmy przeciwne restrykcjom. Obecne obostrzenia będą obowiązywały po feriach jeszcze przez 2 tygodnie. Na razie nie ma decyzji, co dalej. Są tylko prognozy. Jeżeli nadal będzie ta tendencja, że będziemy mieli mniej, tyle samo, a na pewno nie więcej, to zaczniemy dalej proponować państwu wszystkim rozluźnienie tego typu rygorów, no bo wiadomo, że sytuacja w wielu branż jest trudna i gardłowa, ale trudno utopić się już będąc właściwie u brzegu. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, od czego rząd rozpocznie odmrażanie gospodarki. My jako resort MRPiT będziemy rekomendowali otwarcie centrów handlowych w pierwszej kolejności. Według doniesień RMF FM dopiero w dalszej kolejności otwarte zostałyby hotele. Jeszcze dłużej miałyby czekać siłownie i restauracje. Co jest trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców, ale i samych Polaków. Z ust ministra finansów pada data powrotu do normalności, ale to również tylko prognoza. 80% tych obostrzeń na przełomie pierwszego i drugiego kwartału to już zaczynało znikać. Przedłużanie restrykcji to kłopoty dla firm. Obecnie rząd proponuje pomoc punktową. Chce adresować pieniądze do konkretnych branż, jednak i tutaj pojawiały się wątpliwości. Wsparcie nie dotarło do tych wszystkich, którzy tracili. W piątek ma wystartować tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. To kolejna oferta, ale jak ocenia ekonomista Marek Zuber, może nie być wystarczająca. Mam wrażenie, że jeszcze jeden pakiet pomocowy gdzieś w okolicy
okolicach lutego, marca będzie potrzebny. Jeśli nie, to będziemy mieli bardzo, bardzo poważny wysyp upadłości firm w roku 2021 i w tym sensie prawdziwe skutki pandemii przyjdą dopiero w tym roku, a nie w roku 2020. Na razie rządowi udało się uniknąć fali zwolnień. Szkoły szykują się na powrót najmłodszych uczniów. Od poniedziałku 18 stycznia naukę stacjonarną po przerwie rozpoczną dzieci z klas 1-3. Już za 5 dni dla dzieci z najmłodszych klas zadzwonią szkolne dzwonki. Lekcje mają odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, mówi Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty. W tej chwili przede wszystkim chodzi o to, żeby ograniczyć kontakt uczniów ze sobą, żeby także nauczyciele mieli ten kontakt ograniczony, chociażby tak, żeby był tylko jeden nauczyciel do danej klasy, uczniowie z tej klasy, żeby byli w jednej sali lekcyjnej. Także ograniczony został kontakt z innymi klasami, no i także w tej przestrzeni publicznej. Obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust, częste mycie rąk mydłem czy częste wietrzenie sal. Zalecenia mają być elastyczne dla dyrektorów placówek. To oni podejmują ostateczne decyzje, jak w praktyce chronić bezpieczeństwo dzieci, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Do tych dzieci jest stosunkowo mało. To tylko klasy 1-3, pamiętajmy. Natomiast klasy 4-8 pozostają w domu na nauczaniu zdalnym. To też pozwala na zorganizowanie tych lekcji w szkołach w taki sposób, ażeby kontakt pomiędzy poszczególnymi grupami uczniów był bardzo ograniczony, albo w ogóle, żeby tego kontaktu nie było. Dziś kuratorzy mają zrelacjonować ministrowi stan przygotowań polskich szkół do uruchomienia nauki stacjonarnej. Od poniedziałku trwają z kolei dobrowolne testy przesiewowe na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Tak, żeby przed przyjściem dzieci do szkoły te osoby zostały przebadane. Do testów zgłosiło się 165 tysięcy osób. W tym około 130 tysięcy nauczycieli, co stanowi zdecydowanie ponad 50% spośród tych, którzy nie przeszli do tej pory choroby COVID i nie są oczywiście w związku z tym odpornieni. Badania potrwają do 15 stycznia. Nauczyciele będą szczepieni w grupie pierwszej. Według planów rządu będą mogli zacząć zapisywać się na szczepienia w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia. A w związku z powrotem dzieci do szkół jutro na pytania internautów odpowiadać będą prezydent Andrzej Duda oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Powrót dzieci do szkół rodzi wiele pytań, na które odpowiedzi będziemy mogli uzyskać już jutro. Chodzi o sesję pytań i odpowiedzi, jaka rozpocznie się jutro o godzinie 13 na facebookowym profilu Kancelarii Prezydenta. Transmisja wydarzenia dostępna będzie również na prezydenckim Twitterze. Obok prezydenta Andrzeja Dudy na pytania internautów odpowie minister Przemysław Czarnek. Rząd wielokrotnie korzystał w trakcie pandemii z takiej formy komunikacji z Polakami. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie rezygnuje ze wsparcia dla seniorów. W tym roku do emerytów trafią dodatkowe świadczenia. Trzynastka będzie dla wszystkich. Z kolei przy czternastce wprowadzony został próg dochodowy. Choć pandemia wciąż nam towarzyszy, nie ma mowy, by rezygnować ze wsparcia dla emerytów. Pakiet Emerytura Plus będzie realizowany. Rząd jest na to gotowy, przekonuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i tłumaczy, że seniorzy skorzystają na waloryzacji. Nie ominie ich też zapowiadana wcześniej trzynastka. Emerytura będzie wypłacana w miesiącu kwietniu i jeszcze w miesiącu maju. Nie trzeba składać wniosków, ona jest wypłacana automatycznie. Obok trzynastego świadczenia w planach rządu jest też czternaste świadczenie. Czternastka zostanie wypłacona jednorazowo. W najbliższych dniach mają tutaj przyspieszyć pracę w parlamencie. Również w tym wypadku emeryci nie będą musieli składać wniosków, a świadczenie otrzymają w listopadzie i grudniu. Czternastka trafi do najbiedniejszych seniorów. Wprowadzono próg dochodowy. Ten próg, który w ustawie zaproponowaliśmy, to jest 2900 zł. Osoby, które przekroczą ten próg, będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę.
czyli 14 emerytura na poziomie minimalnej emerytury 1250 zł będzie pomniejszana o tą różnicę, czyli nadwyżki powyżej 2900 zł. Mowa o kwotach brutto. Emeryci, z którymi udało nam się porozmawiać we Wrocławiu, nie kryją, że 13 i 14 to dla nich spore wsparcie. Ludzie jeszcze mają małe po prostu emerytury, a w sumie niektóre rzeczy drożeją. Żeby sobie kupić najbardziej potrzebne sprawy do osobiste, które są spychane na dalszy plan, bo po prostu brakuje pieniędzy i nie starcza. Do seniorów adresowane są także inne programy rządu, to m.in. Aktywni Plus i Senior Plus. Na koniec Stany Zjednoczone. Izba Reprezentantów przegłosowała procedurę impeachmentu wobec prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci zarzucili odchodzącemu przywódcy podżeganie do powstania. Nie zanosi się jednak, by procedura została zakończona przed 20 stycznia, kiedy urząd obejmie Joe Biden. Partia Demokratyczna nie poprzestała na krytyce odchodzącego prezydenta. Chce, by Donald Trump żegnał się z Białym Domem w atmosferze skandalu. Stąd forsowana przez demokratów procedura impeachmentu, przegłosowana w Izbie Reprezentantów. Liczba głosów za wyniosła 232, przeciw 197. Uchwała została przyjęta. W sprawie impeachmentu Trumpa Partia Demokratyczna przeciągnęła na swoją stronę 10 republikanów. Odchodzącego przywódcę oskarżono o podżeganie do powstania. Nikt nie stoi ponad prawem, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump pozostaje zagrożeniem dla naszego kraju. Demokraci obarczają Trumpa winą za zajścia, do jakich doszło na Kapitolu. Zwolennicy prezydenta USA wtargnęli do siedziby amerykańskiego kongresu, gdy ten miał zatwierdzić wynik wyborów prezydenckich, wygranych już oficjalnie przez Joe Bidena. Mamy prezydenta, który słowem i czynem podżegał do powstania i przewodził rebelii przeciwko naszemu rządowi. Mam nadzieję, że po tym, jak my zakończyliśmy proces ze strony Izby Reprezentantów, Senat szybko usunie prezydenta. Na to się jednak nie zanosi, przynajmniej na razie. Procedura impeachmentu jest dość długotrwała, także ona nie zakończy się przed 20 stycznia. Mówią też o tym republikanie, którzy wciąż kontrolują Senat. Aby odwołać Trumpa, potrzeba 67 głosów ze 100 senatorów. Realizacja takiego scenariusza jest mało prawdopodobna. Profesor Tadeusz Marczak przekonuje, że demokraci wciąż postrzegają odchodzącego przywódcę jako zagrożenie, choć to on przegrał batalię o Biały Dom. Impeachment oznaczałby zakaz pełnienia funkcji publicznych. Donald Trump miałby zamkniętą drogę do działalności politycznej i do ewentualnego kandydowania za 4 lata, w 2024 roku. Trump po raz kolejny odniósł się do tego, co wydarzyło się na Kapitolu. Odciął się od osób, które wtargnęły do siedziby amerykańskiego kongresu. W naszym kraju nie ma absolutnie miejsca na przemoc i wandalizm. Przywrócenie Ameryce wielkości zawsze polegało na obronie rządów prawa. Odchodzący prezydent tonował nastroje społeczne, pozwolił sobie na komentarz w związku z działaniami mediów społecznościowych. Konto Donalda Trumpa zablokował m.in. Twitter. Wysiłki mające na celu cenzurowanie i blokowanie są złe i niebezpieczne. Musimy teraz słuchać siebie nawzajem, a nie uciszać siebie nawzajem. Do zaprzysiężenia nowego prezydenta USA ma dojść 20 stycznia. I to już wszystkie informacje. Kolejny raz widzimy się w południe po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia z Panem Bogiem.